2004 na październik. To było teraz w czerwcu, że jakaś impreza śmigłowca. Z tego jak to było, z tego już powiem. Tam musi pan... Ma okres sukcesów i okres niepowodzeń. PWS nie istniał jak strasznie długo, 16 lat. I jej tylko powstanie było takie, że w Białej Podlaskiej działał pan Stanisław Ruzicz Kaderowy-Wert w Ziemianin, który angażował się w rozmaite akcje, nazwijmy bardziej przemysłowe. To zorganizował hurtownię podlaską z warsztatami rolniczymi w 1920 roku. W 1922 roku przekształcił to w podlaski syndykat rolniczy, który zatrudniał 130 pracowników. Mieli tam w późniejszym terenie, że tak powiem, wytwórni, pewne budynki, pewne urządzenia. I w 1923 roku profesor Czesław Widoszyński z Aerodynamiki z Politechniki Warszawskiej, profesor Antoni Ponikowski z Politechniki Warszawskiej, inżynier Witold Rumbowicz namówili Rosenwerta na utworzenie wytwórni lotniczej. W tym czasie istniały centralne warsztaty lotnicze, istniała wytwórnia samolot w Poznaniu, w Plagi Leszkiej w Lublinie, ale zapotrzebowanie na samoloty było dosyć duże. Wtedy Polska miała szereg licencji i lotnictwo wojskowe było zainteresowane zwiększeniem potencjału przemysłowego. Gdy utworzono w 9 listopada 23 roku tą wytwórnię, to dyrektorem został Rumbowicz, jego następcą potem był inżynier Jan Czerwiński. Wytwórnię zlokalizowano w budynkach Browaru koło dworca i dawnego lotniska. 2 maja 24 rozpoczęto budowę wytwórni, a już wcześniej, 8 kwietnia, otrzymałem wojska zamówienie na samoloty rozpoznawczo-bombowe, dwukładowe pod S-15. Licencja francuska. Przy uruchomieniu uzyskano pomoc francuskich specjalistów. Wytwórnia, jak każda wytwórnia, miała znak fabryczny, logo. Jak widać, logo się zmieniało. Na samym początku wyglądało tak, później tak, a w ostatnich latach przed wojną tak. Proszę następne. I tutaj widzimy założycieli profesora Witoszyńskiego, profesora Ponikowskiego i Stanisława Rosenwerta. Następne. Natomiast pierwszym dyrektorem był Rumbowicz, który był przez 3 lata dyrektorem. Potem przez trochę dłuższy okres był pan Czerwiński, a w 1932 roku nastąpiły duże zmiany. Wojsko wysłało Zajączkowskiego, po nim był Rosinkiewicz. Trochę dalej. Otóż wytwórnia to są tereny kolejowe, a to są tereny wytwórni stojący w głównej wytwórni i jakichś budynków pomocniczy, tylko administracyjne, tutaj budynki zasadnicze, hangary, zasadnicze hale fabryczne. Proszę następnie. Według rysunku to wyglądało tak. Różni się trochę te zdjęcie. I z tyłu kantory kolejowe. Proszę następne. I w 1935 roku w
plan wyglądał w ten sposób, to było lotnisko, dosyć spore. Tutaj jedna droga biegła, tu druga, tu tory kolejowe, a tutaj jeszcze pojawił się jeszcze hangar aeroklubu. I teraz jak się przyjrzeć na to, co robiła wytwórnia, to początkowo pojawiły się te protezy 15, które budowały 35, potem protez 27, który się konstrukcyjnie nie tak wiele różni, więc nawet sobie łatwo zresztą było przejść, ponieważ było elementów było tych samych. Potem pojawił się protez 25, o ile widać, że tutaj produkcja była dosyć intensywna do 26 roku, to tutaj ten potes, to się wlekło aż 3 lata, 125 sztuk, czyli już troszeczkę mniejsza produkcja, pewno mniejsze zatrudnienie. W tym czasie wojsko zdecydowało, że jako samolot myśliwski wybiera się AWBH-33, to jako PWSA weszła do produkcji. I wytwórnia w 1930 roku dopiero prowadziła pierwszą swoją konstrukcję. Samolot myśliwski PW-10, który miał zastąpić AWBH. Następnie, w związku z likwidacją wytwórni samolot w Poznaniu, przerzucono produkcję samolotów szkolnych Barter BM-4 do Białej Podlaskiej i w zasadzie mam powiedzieć, że tutaj kończy się pierwszy okres działalności wytwórni, ponieważ następuje zapaść finansowa, upadek, upaństwowienie, zmiany i zaczyna się drugi okres działalności, kiedy z jednej strony wchodzą do produkcji kolejne rozwojowe wersje jednego samolotu, tak jest, jak się nazywa, 12, to był prototyp 14, 16, 16, 26. Drugi główną produkcją był MD-8, a z niezbyt zrozumiałych przyczyn wzięto licencję na angielsko Avro, ponoć, żeby troszeczkę zyskać na jakichś informacji technologicznych. Ale sam samolot nie był ani niezbędny, ani powiedzmy, niczym się specjalnie nie wyróżnił. Łącznie w latach 30 w ogóle wyprodukowano w tym większym okresie 365 licencyjnych i zatrudnienie wynosiło około 5000 pracowników. W 1925 roku, czyli rok mniej więcej po uruchomieniu wytwórni i łącze rozpoczęcia produkcji potezów, zostało utworzone biuro konstrukcyjne pod kierunkiem Stanisława Cińskiego. Tutaj widzimy tego poteza 17, pierwszy produkt. Proszę następne. Potem 27, który miał kadłub taki sam, ale skrzydła miał trochę inne. I następne, gdzie stopy, skrzydła się nie zmieniła, z nim się kadłub. I wytwórnia miała mniej kłopotów. Proszę następne. I pojawia się czeska, myśliwska Avia, która zrobiła 50 sztuk. Następny licencyjny Barter BM-4 i później główną produkcją jest RWD-8, 467 egzemplarów, to jest dużo, to był samolot najniższy budowany na przed wojną, wzięty na jakby licencji z RWD, gdzie wojsko zapłaciło tylko za koszt budowy prototypu. Następnie. Wersja RWD-8A różniła się tym, że samolot tutaj miał dodatkowy zbiornik paliwa, w związku z tym większy zasięg. Następny. Była również wersja do ślepego pilotażu, czyli na kabina była na podwyższoną taką wódkę, zasuwaną takim mlecznym celuloidem. I najliczniej budowane
samoloty RWD-8. Najbardziej są znane ze zdjęć, gdy na polu Mokotowskim, gdzie tutaj biegnie obecna ulica Polna i tu ten budynek istnieje. Tutaj mamy główny budynek Ulicy Warszawskiej, Kościół Zbawiciela. Natomiast tutaj przebiega Aleja Niepodległości. Kiedyś tam było pole wyścigów polnych oddzielone topolami. Lotnicy nie bardzo kochali, bo parę samolotów na tych topolach utknęło. Tu były warsztaty boksowe Socjana, z tej strony pole lotniczy lotu do Kudrzyny Przemysł. To była wielka uroczystość, gdzie przekazano 80 RWD-8 w 27 samolotów, które były przekazane w 1937 roku. Proszę następne. Również RWD-8 były zademonstrowane na zwrocie z Toruniu w czerwcu 1938 roku. W zasadzie mamy ten cały pas, wszystko to są RWD-8, to jest troszkę RWD-13. Tu są jakieś RWD-10 i inne samoloty, tam są samoloty wojskowe. I to było największe zgrupowanie przed wojną RWD-8. Proszę na to. No i jeszcze ten PWS-18 zbudowany w niewielkiej serii. Proszę następnie. W 1939 roku wytwórnia dostała dokumentację i zaczęła wykonywać takie ustawienia elementy do wersji samolotu PZP-11G-Kobus, który różnił się od normalnego PZP-11 krytą kabiną i silnikiem takim, jakim miał Jastrzę. Niestety żadne zdjęcie Kobusa się nie zachowało. Ani przedwojenne u nas, ani jak Kobus był ewakuowany do Rumunii, to nie udało się do tej pory żadnego zdjęcia zidentyfikować. Od 1937 roku w naszym lotnictwie obowiązywało zarządzenie, że nie wolno fotografować samolotów. Wytwórnia mogła uzyskać zgodę na jakieś zdjęcia, ale wtedy powiedzmy wojsko pilnowało, co to będą za zdjęcia, jakie są. W jednostka wojskowej nie wolno było fotografować, jeżeli tylko za zgodą dowódcy pułku. Stąd z tego okresu zdjęć jest bardzo mało i dlatego też września 1939 roku jest mało zdjęć, bo we wrześniu uważano, że jeżeli ktoś fotografuje, to może być świetnie. I wobec tego bez zgody dowódcy nie wolno było zrobić zdjęcia, bo to groziło konsekwencjami. Stąd powiedzmy kłopoty ze zdjęciami zarówno Jastrzębia, Kobuza, prototypów, które były budowane w PWS. To co się działo po 1937 roku, to zresztą ta tajność była dosyć dziwna, bo również w 1937 roku na jakiejś takiej naradzie w Dęblinie zdecydowano, że nie należy informować o danych technicznych i sylwetkach obcych samolotów. I stąd do prawie że wojny nasi lotnicy, przeciwlotnicy słabo znali typy samolotów zagranicznych. Chyba w lipcu 1939 roku wojsko zorientowało się, że jednak potrzebna znajomość. Taki album z sylwetek opracował między innymi w PZL-u inżynier Kosakiewicz i widziałem taki album w Instytucie Lotnictwa, w Instytucie Sikorskiego w Londynie. Rzeczywiście maszynopis z informacjami i powiedzmy wyglądem samolotów, z tym, że w jakim nakładzie to wydano i w jakiej ilości to rozpowszechniono w 1939 roku. W kwietniu wydrukowano dla obrony przeciwlotniczej cywilnej taką broszurkę w dużej ilości egzemplarzy. Były to takie sylwetki czarne, tylko mało z tego było widać, ale że każdy samolot był w trzech rzutach, zarówno samoloty własne, jak i najbliższych państw ościennych. No to ja przyjeżdżam, że to zorientowano się, że ta nie będzie powinna być taka tajna. No ale stąd się mówi, że w 1939 roku jeszcze pod wpływem tego, że było mało naszych samolotów, a dużo niemieckich, to nasi strzelali do każdego samolotu. Proszę następne. No i
własnej konstrukcji to był ten, to jest 10,80 egzemplarzy. Proszę następne. Tutaj widać na okęciu dwa szeregi. Tu PWS-u 10, tu PWS-u 10, tam PWS-u 10. Jakieś grupowanie, które zaprezentowałem. Proszę następne. I to był jedyny samolot, który trafił na eksport do Hiszpanii w 1936 roku. Pojechało 20 egzemplarzy. Jak widać po znakach, to dla generała Franco. Proszę następne. Natomiast pośród licznych prototypów, o których jeszcze będziemy mówili, to samolot pasażerski PWS-24 został zakupiony przez lot w ilości 10 egzemplarzy. Krótko latał na liniach, potem częściowo na aerofotogrametyczne zostały przerobione. Także kariery w locie nie zrobił. Tutaj był ten błąd, że może i lot, i konstruktor nie zdawali sobie sprawy, że jednakże samolot opłacalny to jest taki, którego zbudowano co najmniej 100 sztuk. Dopiero wtedy się koszty prototypu, obserwowania produkcji i tak dalej mogą zwrócić. Natomiast jeżeli samolot miał być budowany tylko dla własnych linii, gdzie wiadomo było, że one więcej jak 10 egzemplarzy nie kupią, no to była impreza od razu w pewnym sensie deficytowa. Albo ktoś musiał to pokrywać te koszty, albo wytwórnia na tym traciła. Niestety w tej dziedzinie, jeśli chodzi o samoloty pasażerskie, kilkakrotnie popełniali w Polsce błędy i przed wojną i po wojnie. I to skutku nie dawało nigdy, a dawało raczej milerne wyniki. Poza tym normalnie samolot nie powstaje od razu tak w pierwszej wersji idealnej. Wobec tego, jeżeli jest szansa, że coś się doskonali, jak się doskonaliły samoloty Pułaskiego, to mogły być coraz lepsze, że jak się doskonaliły samoloty RWD. Natomiast jeżeli się liczy, że będzie tylko mała seria bez szans ulepszeń, to będzie samolot prawdopodobnie gorszy od tych, które są w tej chwili w eksploracji. I tak to bywało. Proszę następnie. I tak mówiłem, była kolejne serie samolotu szkolno-treningowego, które czuje się od PWS-12 jako prototypu, PWS-14, 20 egzemplarzy. Tutaj widać Dębliński, bo mam znak Dęblina. Zresztą samoloty, które mają wysokie numery, też są na ogół Dęblina, bo w poszczególnych pułkach, w eskadrach powiedzmy, to tam mogło być 12 maszyn, czy to numery nie były nigdy takie wysokie, bo były kolejne. A w Dęblinie to powiedzmy tam 199 tam było. Proszę następnie. Potem było kolejne ulepszenie, to był PWS-16. Kolejne ulepszenie. Tak było PWS-16 bis. Tak było, że chyba w latach 60., koniec 50., bo myśmy korespondowałem z konstruktorem, z panem Bokiem Zdanieckim, który stoi w tym samolocie. I to był jeden z nielicznych pracowników PWS-a, który wybił sporo zdjęć w Białej Podlaskiej, on w Krakowie mieszkał po wojnie, jak również trochę dokumentacji wybił. Proszę następne. No i PWS-26, który w największej serii był zbudowany, był samolotem o dosyć dobrej opinii i spełnił rolę, powiedzmy, tego treningowego samolotu pośredniego między RWD-8 a PDAS-u. Proszę następny. Również PWS-26 był wersji do ślepego pilotażu, tutaj widać po tej podwyższonej kabince, która była zasłana. Proszę następne. No i w 1938 roku powstał prototyp samolotu Wyżeł, który został wyłoniony i miał wejść do produkcji. A w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o światową technikę lotniczą, to największym sukcesem było to, że konstruktor w współpracy z wytwórnią sklejki Konopacki Kopak opracował
wykonywanie dwukrzywiznowej sklejki. Normalnie, żeby coś skleić, to był arkusz i się zwijał. Natomiast opracowana została metoda, gdzie sklejka miała dwie krzywizny i w związku z tym troszeczkę bardziej rozpłaszczona mogła iść na bok kadłuba czy na bok przodu, troszeczkę bardziej zgięta mogła iść na górne. Ten sam arkusz dawał rozmaite krzywizny w zależności od zdjęcia. I ten pomysł potem zrealizował w Kanadzie, kiedy brakowało aluminium, to pokazał, że można robić nosy do samolotu, można jakieś chwyty powietrza, można powiedzmy zbiorniki odrzucane, najwięcej to było zbiorników tych odrzucanych, właśnie wykonywanych ze sklejki przestrzennie kształtowanej. Można powiedzieć, że ten pomysł wyżłam, zaprocentował dopiero w drugiej wojnie światowej. Proszę. A to było ze sklejki czy przyrządy montażowe? Czy to tak jak było przyrządowe? No i był zbudowany prototyp samolotu Ogar, którego zdjęcia do tej pory w całości nikt nie spotkał, był płatowy. Rysunki, które odtworzył jeden z konstruktorów i Margała opublikował w swojej książce, okazały się zbyt niedokładne na swojej pamięci. Dopiero przypadkiem jeden z entuzjastów lotnictwa zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych, kupując stertę z krzyżatej Polski, znalazł tam autentyczny, fabryczny rysunek Ogara. Zaznaczeniem, jak wyglądał pierwszy prototyp, jak następnie przerobiono, ponieważ uznano, trzeba powiększyć usterzenie, jak przerobiono na następny. Dopiero wtedy można było ustalić, jak on naprawdę wyglądał. Natomiast wśród niemieckich zdjęć znalazły się dwa zdjęcia spalonego Ogara, które między innymi wyjaśniły na przykład, że Ogar miał kabinę krytą, bo tutaj jest szkielet na drugim zdjęciu, też widać, podczas kiedy na rysunkach tego nie było. I samolot był ewakuowany w 1939 roku z Białej Podlaskiej, ale nie doleciał do Lwowa, gdzieś po drodze został załatwiony i został spalony. Proszę następnie. I teraz, konstruktorami byli tym co najmniej, bo konstruktorów tam było dużo. Cywiński, Czołkowicz, Zdanicki. W ogóle wytwórnia, nie wiem czy to była fantazja trochę właściciela dyrektora, czy nadmierny zakup konstruktorów, zaczęła gwałtownie konstruować samoloty. Po ileś egzemplarzy rocznie. Ponad możliwości produkcji, ponad możliwości, a czy produkcji seryjnej, ponad możliwości znalezienia nabywców. Zobaczymy ile tego się urodziło w tym okresie i w związku z tym, oprócz takich najważniejszych kontroli, na przykład późniejszy dyrektor lotu Makowski, który był tam szefem kontroli wojskowej, też kontrolował ten samolot. Tam łatwo było, że tak powiem, dorwać się do deski, a jakoś, że tak powiem, dyrekcja dawała pieniądze na prototypy, nie zwracając uwagi, że w końcu pieniądze lecą, a potem z tego nic nie ma. Proszę bardzo. Pan Uszacki, to jest jego powojenne zdjęcie Czerwińskiego, jest wojenny Rosnowski, to jest wszystko z tej ekipy konstruktorów. Proszę dalej. No i najbardziej znanymi pilotami doświadczalnymi to był Franciszek Rutkowski, potem Stanisław Szubka, którzy oblatywali prototypy i samoloty seryjne. Proszę następne. No i tutaj mamy biuro konstrukcyjne i troszkę może jeszcze nie wiem, żeby podpis był. Podpis jeszcze jest większy? Nie, tak, dobrze. Tutaj siedzi pan Uszacki, Naryszkiewicz, który był po wojnie profesorem na Politechnice Gdańskiej, Czołkosz, który odbywał dużą rolę, potem z Rubla konstruował, Cywiński, Brzęgielski, bo to są osoby rozpoznane w biurach konstrukcyjnych. Proszę następne. No i tutaj jest
zdjęcie, gdzie tutaj jest na pewno Cybiński. Natomiast wszystkich zachodów osób, to tutaj jest ktoś z Dyrem. Przypełnia się. Proszę następnie. I teraz popatrzmy się, jak to wyglądało. Wytwórnia na samym początku była do produkcji Poteza 15, Poteza 27, Poteza 25. To była podstawa działalności. Natomiast od razu zabrali się na budowę dwumiejscowego samolotu nazywał się Myślickiego, który jak wystartował z lotniska Białej Podlaskiej, to okazało się pewną trudności z wykonywaniem zaklętu z powrotem na lotnisko. Ale na szczęście miał kurs na dębnik. I wobec tego poleciał i po linii prostej wylądował w dębnik. I w związku z tym potem samolot miał wyrobione potwory i duże ustępy. Natomiast wyrobiono samoloty sportowe PWS-3, samoloty sportowe PWS-4, samoloty sportowe PWS-8, pasażerski PWS-20 i PWS-21, sportowy PWS-50. PWS-6, który miał być wstępem do wojska, ale PWS-5 w miejscu wojskowym. PWS-51 znowu sportowy. PWS-52 pierwszy i drugi to roku. PWS-11 dla wojska, PWS-11 dla wojska, dopiero PWS-12 coś potem dało. Tutaj była awia, PWS-10 i przeróbka PWS-10 na dwukwartową PWS-15. Więc ile mamy konstrukcji? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Przepraszam, tak odliczyć trzeba to, czyli 19. 19 prototypów. Hojność, że tak powiem, finansowa. No i wytwórnia między innymi na tym wpadła. Ponieważ okazało się, że produkcja zmalała, a wydatki wzrosły, długi wyniosły parę milionów złotych i wojsko powiedziało stop. Po takim krótkim procesie właściciel za 10 zł sprzedał wytwórnię wojsku. Aż za 10 zł. No ale to było w gruncie rzeczy za te ludy wzięta. No to było tylko formalnie zrobione 10 zł. I można powiedzieć, że wszystko zmieniło, wytwórnia przestała być prywatną, stała się wytwórnią państwową. Proszę następnie. No i teraz, o ile jeszcze z tamtej serii jako 20 ukazał się jeszcze PWS-19 roboty, to rozwojem PWS-12 stała się seria 14, 16, 16 i 26, które były produkowane. PWS-24 pasażerski, powstał jeszcze PWS-24 misji, powstał jeszcze prototyp PWS-54. Bartek, który wszedł do produkcji. RUD-8, Lubinier-13 wyświetlany pytaniem usterzeniem. Konstrukcje amatorskie MN-4 i TB-12 i potem M-9. I PWS-18 angielski, prototypy z 1938 roku. Prototypy z 1939 roku. W zasadzie można powiedzieć, że tylko się liczyło RWD-8 i to. A to miała być przyszły zakład. Proszę dalej. No i teraz, to jest ten właśnie PWS-1, który miał takie kłopoty ze zmienianiem kierunku lotu. Więc jakim ustawie 5 minut. No a samolot nie nadawał się dla wojska w ogóle. Następnie. To był sportowy
trochę nadano. Ciekawa jego konstrukcja była taka, że to była belka konstrukcyjna, taki dach, a to była nakładana karoseria. Proponowano, może być wersja sanitarna, może być wersja taka, może być wersja, bo to jest tylko element nakładany, a dół jest sam konstrukcją. Było kilka egzemplarzy tego, parę wersji. Istniał przy BWS aeroklub i w związku z tym ten aeroklub korzystał z tych wszystkich samolotów, miał za darmo, że tak powiem, sprzęt, bo wytwórnia przekazywała, ale zbyt wielkich sukcesów nie odnoszono. Natomiast ponieważ często latali konstruktorzy, a konstruktorzy nie zawsze byli najlepszymi pilotami, co począwszy od Pułaskiego, można stwierdzić, to te samoloty były potem rozbijane przeważnie w czasie zawodu przez konstruktorów. Proszę następnie. Następny samolocik, górnopłacik, jednomiejscowy, taki mały. Wszystko to były silniczki takie, rzędu 60 koni przeważnie. No bo w tym czasie tak patrzono się na samolot sportowy. Proszę następny. PWS-5, który miał być wstępem dla wojska kołocznikowych i tutaj zaczęła się, można powiedzieć, rodzić ta rodzina dwukłatowców, która się skończyła na PWS-26. To były pierwsze takie przymiarki. Proszę następne. Tych PWS-ów 5 zbudowano nawet w serii 5 egzemplarzy, wojsko próbowało. Nie. Potem następny był taki, to już coraz bliżej jesteśmy do PWS-26, jeszcze tutaj jest slot potężny. No bo w tym czasie pojawiły się samoloty ze slotami, trzeba wiedzieć, co to jest i co to daje. Na dwukłatowcu nie jest to konieczne. Proszę następny. No potem był prototyp sportowy PWS-8. Też brał w moich zawodach udział. Proszę następny. Potem był treningowy PWS-11 w kilku wersjach zbudowany, przerabiany. No i PWS-12, szkolny treningowy. Pierwszy samolot, który spodobał się wojsku i środków własności. No i ten samolot również miał troszeczkę, że tak powiem, kariery zagranicznej, ponieważ występował na tym pilotach zobaczyli posłowskich, który jest lepszy z akrobatów i nie tylko na rozmaitych scenach w kraju, ale nawet do Bułgarii, tam był pokaz jakiegoś samolotu. Proszę. W momencie, kiedy powstało Karaś konkurencyjnie, co wiecie wcześniej, ten błysk wstąpił, jak się dowiedzieli się, że jest to taki, że zrobiono tego typu samolot z podwójnym wystrzeżeniem. No ale samolot w ogóle nie był najlepszy pod względem konstrukcji, osiągnięć i tak dalej, także wojsko niezbyt chętnie na niego patrzyło. No a do tego doszło, że w trakcie prób rozbił się w Warszawie. Pilot wyskoczył, mechanizm zginął i to już zupełnie przekreśliło samolot. Proszę następnie. To tak wyglądał po kraksie ten PWS na wyspach. Teraz. Wśród samolotów pasażerskich, to jako jeden z pierwszych, to był PWS-20, który był wybudowany w prototypie. Wytwórnia nawet chciała ten samolot zareklamować, przerabiając na pływakowy i zachęcając do lotu wokół świata. No ale zabrakło sponsora, który by to sfinansował. Proszę następny. Potem drugi pasażerski był taki odmienny od tamtego, zupełnie wtedy to nie był rozwój, tylko inny konstruktor zabrał się w inny sposób do tego samego tematu. W tym czasie uważano, że ten samolot pasażerski powinien zawierać około 6 pasażerów, no bo tyle, 6, no 8, to już tyle zabierały Fokery, to była ówczesna, powiedzmy, klasa, ten Fokery 7 jednosilnikowy i próbowano robić coś podobnego. Proszę następnie. Tutaj jest sportowy, właśnie też z Mankowskiego zrobiony,
Też tylko poradzą trochę na zawodach. Został uszkodzony, skoro skończył żywo. Proszę następny. Jak jest 51. Kolejny sportowy. Też uszkodzony później na zawodach. O, tutaj widać, jak załatwiono go. Następny sportowy. Chciano już zrobić z niego wersję nawet do lotu jakiegoś dalekiego zasięgu, nie wiadomo czy nie dookoła świata, bo to wtedy była taka moda, że potem zmieniono silnik, ulepszono troszeczkę. Czyli ten samolot ma typowe ustawienie samolotu Dehaviland. Dehaviland w czasie I wojny światowej zaprojektował takie ustawienie i powiedzieli, że to będzie ich podpis firmowy i że jeżeli jest coś raz wypróbowane, to nie ma powodu tego czuć. Weźmy aż po Dehavilanda Mossa, powiedzmy późniejsze te Dehavilandy, drugiej światowej wojny światowej, latające, ciągle miały tego kształtu ustawienia. Nawet i powojenne miały ten zarys. Tak, tak, bo to wytwórnia, Bankier, no, to jest podpis i koniec. No. Proszę następny. No i jeszcze powstała odmiana ta pasażerska, którą lot wziął, jak widać, bo on brał na służbę relacji. Ale przeważnie służby do dowolenia jakiejś poczty, czegoś w tym rodzaju, protokolator i koniec. Zdanie, że nie przewyższa pokerów, tylko nie ma co się nim bawić. Proszę następnie. I ponieważ Rudnicki, który miał dużą wyobraźnię, tak powiem, duże rzeczy tworzył, wymyślił przesuwane ustawienie pionowe, a w Lublinie nie udało mu się tego zrealizować, to PWS się zgodził, że wezmą jednego Lublina i będzie miał ustawienie do startu na górze, a do strzelania do tyłu opuszczamy na górę. Widać, że to był problem lubskiowy, ustawienie motylkowe, ustawienie to, że on było jak to rozwiązać, żeby ostrzał do tyłu i był zupełnie swobodny. Następne. No i zgodnie z zaleceniami przed wojną nie dozorowali do zdjęciego, no tak, dopiero przez Niemców, kiedy go zdobyli w Radomiu, był korespondowany z konstruktorem rysuneczek, ale cóż, rysuneczek robiony z pamięci po latach, to jest nic. Ja pracowałem przy Wigę, gdybym miał z pamięci narysować Wigę, to na pewno byłoby wiele odstępstw od rzeczywistości, by to miałoby tylko z pamięci. No, ten junak zbudowany przed samą wojną trochę lotów wykonał. Kolejny konstruktor Zagórski konstruował. Tych konstruktorów u nich było bardzo dużo. Mało krawy, to ja miałem tylu konstruktorów i tyle konstruktorów. Proszę następnie. I teraz. Jeszcze byli konstruktorzy amatorzy, pracownicy, którzy korzystając z dobrej atmosfery wytwórni, konstruowali również konstrukcje amatorskie. Medwiecki wpierw pracował w Poznaniu i tam tworzył pierwsze swoje konstrukcje, a potem jak przyszedł tutaj, to dalej. On w Poznaniu MN3, MN5, a tutaj przeróbka MN3 na MN4. A czy to jakiś kuzyn tego Medwieckiego, co zginął 1 września na P11? Ja nie wiem, czy to nie brat. Nie brat. Proszę. No i to był tenże samolot. Początkowo ten samolot był zbudowany jako czteromiejscowy i miał ciekawy układ, bo miał zdjęcia miejsca na zakładkę. Otóż bardzo słusznie zauważono, że dwie osoby obok siebie to jest maksymalna szerokość, ale jeżeli jest nieduże przesunięcie, to ramiona nie przeszkadzają, można zaoszczędzić nawet 30 cm na szerokość. I MN3 miał 4 miejsca właśnie takie po 2 na zakładkę, a MN4 uznano, że mimo wszystko przy takim silniku 4 miejsca to za dużo i że samolot
mamizerne osiągi. Na dwumiejscu tego przerobiono, zmieniono mu silnik i latał właśnie. Tutaj widać, ta przednia kabina się kończy tu, a tylna kabina się kończy. Ten wynalazek na świecie był parę razy stosowany, ale nie tak często. A mógłby być. Nawet taki motoszybowcu ogar można było troszeczkę przesunąć i wtedy motoszybowiec byłby węższy. Jest taki czeski samolot lekki Sowa. Tam jest właśnie dwóch pilotów prawie obok siebie, ale jest przesunięcie gdzieś tak z pół metra między nimi. Na pewno dobre rozwiązanie. Teraz. To czoło sobie zrobił. Dolna płat też został rozbity. I przed samą wojną jeszcze Nowecki zrobił samolot, który zainteresował Aeroklub Śląski. Tutaj są wodór rozmaitych fundatorów, którzy jeszcze coś tam dawali do nas. I możliwe, że samolot wszedł do produkcji, ponieważ był już miał znośne osiągi, miał mniejszą moc od tego, żeby nie do ósemki, więc aerokluby mogłyby go używać, żeby mnie do szkolenia do Ukrainy. Proszę następnego. Ale oprócz jednego wydarzenia, czyli było upaństwowienie w PWS-a w 1933 roku, no 34 działu, to już jako państwo, to było przejęcie warsztatu szybowcowego w Lwowie. Tam Politechnika miała warsztaty i te warsztaty studentów Politechniki Włoskiej zostały w roku 1936 przejęte przez PWS i otrzymały nazwę Lwowskie Warsztaty Lotnicze. Nadal się mieściły we Lwowie, tyle że podlegały, były związane finansowo. I dlaczego tu widzimy Lwowskie Warsztaty Lotnicze, a tutaj mamy WWS? Bo WWS to są wojskowe warsztaty szybowcowe, znajdujące się w Krakowie. Inżynier Czerwiński, który tworzył wpierw we Lwowie, został potem zatrudniony w Krakowie w wojskowych warsztatach szybowcowych. I teraz jest taki budynek na tyle Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Dawny budynek tej warsztaty. I tam powstały jego trzy szybowce, WWS-1 Salamandra, WWS-2 Żaba, WWS-3 Delfin. Ale ponieważ był związany ze Lwowem, zaproponował, że może chcecie we Lwowie również robić. Oni dobrze, to są szybowce, które interesują się powiedzmy aerokluby, może być na nie zbyt wobec tego, my będziemy też produkować. I stąd szybowce WWS były produkowane również Włoski warsztatach lotniczych. Proszę dalej. No, drugi to Żaba szkolna, konkurent do Wrony. Czy było lepsze od Wrony? Trudno powiedzieć. W każdym razie Wron było więcej, bo Wron było ponad 400, a tych Żab było tylko troszkę, kilkadziesiąt. Może dlatego się późno urodziły, a już wszystkie aerokluby szkole szybowcowe miały tych Wron bez liku w tym czasie. Proszę dalej. No i kolejny ten WWS Delfin. To były trzy szybowce. To na pewno zbudowane we Lwowie. Znak fabryczny LWL-u. I w zasadzie LWL przyczyniał się do tego, że Salamandra trafiała do Finlandii, czy trafiała powiedzmy do Jugosławii, czy coś. Jakoś nie WSS sprowadzał te szybowce, tylko w LWL. Proszę następnie. No i Richard Zinski znalazł się w końcu w WSS-ie, bo tam został zadany skonstruować się wyżła. No to przy okazji skonstruował szybowiec, korzystający szybowiec PWS-101. To jest chyba zdjęcie z pierwszych międzynarodowych zawodów szybowcowych w Remiu w 1937 roku.
No, przypowiedz wysokiej klasy, udany, na pewno dobry. Nawet chciano go parę lat temu zrekonstruować w Polsce, ale w końcu jakoś sprawa przygasła. Proszę następny. Ponieważ istniejący w Lwowie Instytut Techniki Szybowcowej, zatem Instytut Techniki Szybowcowej, Motoszybowcowej, chciał konstruować motoszybowce, to zrobił pierwszy ITS, a teraz drugi ITS 8W. Nie było innych warsztatów szybowców w Lwowie, to warsztaty LWL podjęły się zbudowanie właśnie egzemplarza tego motoszybowca. Proszę następny. I w Lwowie Bernechowy działał również dosyć ambitny konstruktor Breicher, który stworzył szybowiec wysokowyczynowy z bardzo dużymi klapami Forera. I początkowo były kłopoty, ponieważ odczorczek widać, że tutaj klapy są załamane. Nie podzielono je na elementy. Wobec tego w locie, jak się skrzydło odkształcało, to następowało klinowanie. Musiano potem wprowadzać dopiero poprawki w konstrukcji, no bo przy dużej rozmiarności, przy szybowcu wyczynowym, przy lekkiej, delikatnej konstrukcji, nie da się zrobić tak szczerego, żeby to się nie ugięło. No a wystarczy nieduże ugięcie, żeby już osie obrotu zaczęły być nie tam, gdzie trzeba. Proszę Was. I w 1939 roku Czerwiński skontrolował konstruował w Białej Podlaskiej, ale budowane były we Lwowie. Szybowy wyczynowy Rekin, który był zaprezentowany w maju 1939 roku, jak był ten kongres OSKIF, czyli Międzynarodowej Organizacji Szybowcowej w Lwowie. Potem, że Rekin był zademonstrowany. Nie zdążył przed wojną niczego dokonać, no bo to były ostatnie już tylko miesiące przed wybuchem wojny. Proszę następne. I w 1939 roku, ponieważ Kocjan zaprojektował szybowiec Orlik Olimpijski na konkurs szybowiec na Olimpiadę, Czerwiński pozazdrościł mu, ale zbyt późno zabrał się za robotę i nie zdążył ze zbudowaniem tego szybowca na początek roku, kiedy był konkurs olimpijski we Włoszech. Tym niemniej, wzorując się trochę na PWS-ie 102, zrobił taką konstrukcję jednomiejscową, która miała być właśnie w klasie olimpijskiej, czyli 15-metrówka. Przystąpiono do budowy tego. I sprawa, jak to było z tym szybowcem, to tak. Rysunek usterzenia to dostało odróżnienie z parkoziu, a mnie się zachował rysunek usterzenia od tego samolotu, i liczył od tego szybowca. I ogólne takie przyrzuty, stąd powiem, to usterzenie takie są tylko dokładne. I w 1939 roku został zrobiony prototyp. Natomiast na temat tego prototypu istnieje kilka wersji. Jedna wersja jest taka, że była wyprawa szybowcowa w sierpniu 1939 roku do Rumunii i że ten szybowiec latał w Rumunii. Niestety nie mam dostępu do prasy rumuńskiej z tamtego okresu, nie wiem czy było jakiekolwiek potwierdzenie, że rzeczywiście tam się znalazł. Inni stwierdzili, że szybowiec został dokończony dopiero jak przyszli Rosjanie w październiku 1939 roku. Na pewno Rosjanie go widzieli, na pewno na nim latali. I ponieważ LWL został zamieniony na konierny zawód numer 5 osób Awiachina, to było początkowo Salamandry. Dzisiaj Salamandry ruscy sobie zażyczyli. Wzięli PWS-a 101, PWS-a 102, PWS-a 103 i te szybowce
zostały zabrane na zawody w 40 roku w Moskwie, a potem na Krymie. No, może istnieją gdzieś jakieś zdjęcia. Jeden z kontrol opowiadał, że na WS 102 było napisane Swobodna Ukraina. Napis nawet się pojawił. Nawet ci, co tam pracowali, to pamiętali, bo to się działo. Potem te zakłady zaczęły produkować inne szybowce według dokumentacji rosyjskiej. Ale znowu tutaj jest jakiś wątek naszych dziejów, który się gdzieś urywa. A czy w jakiejś prasie rosyjskiej, czy w jakichś archiwach coś się może znaleźć? Zwykle Rosjanie z takich zawodów robili jakieś sprawozdania, jakieś zdjęcia i u nich archiwa nie są takie złe. Tylko że dostęp do archiwów jest problem. A nie samo archiwum. Nie to, że coś istnieje. Tak jak powiedzmy, widziałem w czasopiśmie rosyjskim przed nie wiem, co najmniej kilkunastu lat, że w naszych archiwach to znaleźliśmy zdjęcia i sprawozdanie z prób samolotu PZL 6. coś tam. Znaczy PZL 7 miał numerację fabryczną 6. czyli PZL 7 badane. Również są obliczenia samolotu myśliwskiego PWS 46. Obliczenia, może jakieś szkice, coś nie wiadomo. No ale nikt powiedzmy z naszych do tego nie dotarł. Nie wie powiedzmy, bo to co opowiadał mi inżynier Lasota, że w 1939 roku oni projektowali samolot szkoleniowy, który miał być przygotowaniem do Suma, że robi się samoloty, powiedzmy tak jak wyżą z przygotowaniem do Łosia, muślinkowe, ale że również powinien być samolot, który bym przygotował do tej kategorii samolotu jako treningowy. Mówię, pracowałem przy takim projekcie, ale nic konkretnego nie potrafię panu w stosunku minionego zrobić. I wiadomo było, że był projektowany samolot myśliwski, który miał być ewentualnie albo konkurentem do Sokoła, albo następcą powiedzmy P-11, coś w tym rodzaju. No ale o tych projektach ostatnich to niestety nic nie wiem. Proszę następne. No i teraz przychodzi wrzesień 1939 roku. Otóż warto zwrócić uwagę na to, że Niemcy nie bombardowali wytwórni w Lublinie, w Warszawie, w Mielcu. Spotkałem niemieckie czasopismo wydawane przez wytwórnię Heinkel, taką gazetę zakładową z lutego 1940 roku, gdzie było wspomnienia niemieckiego pilota, który bombardował Mielec. I opisuje w ten sposób. Dostaliśmy polecenie nie rzucania bomb na budynki, a jedynie w takie miejsca, żeby postraszyć i zrobić wałaga. Bo jak zajmiemy Polskę, to te wytwórnie będą nasze i chodzi o to, żeby nie były zniszczone. I rzeczywiście, Okęcie było minimalnie zniszczone. Jeden hangar ucierpiał. W Mielcu przede wszystkim szyby poleciały. W Lublinie też budynki nie zostały spalone. A Biała Podlaska została prawie zrównana z ziemią. Dlaczego? Bo na podstawie układu Ribbentrop-Mołostow te tereny miały przypaść do Rosji. Mimo, że to był niby przyjaciel, to należało się postawić o to, żeby przyjaciel nic nie dostał. I dlatego tutaj widać wypalone budynki, gdzie tu widać jak lotnisko było zbombardowane, dymy, coś tam i tak dalej. I jak Ruscy przyszli, rzeczywiście na te tereny weszli, wywieźli trochę samolotów PWS-26 i RWD-8, które gdzieś tam były porozstawiane, zabrali ograbiarki. Jak Niemcy przyszli, to już nie tylko, że była ruina, ale jeszcze niczego nie było. I Niemcy powiedzieli, tego zakładu nie ma co zdarzać tam niczego, machnęli ręką. I w gruncie rzeczy to był koniec
i dzień wypadł jest. Po prostu. Co się zachowało z tych czasów? No, to były 26 kury skakowe. To był samolot, który był w Dęblinie. Koło 30 PWS-ów 26 w Dęblinie zdobyli Niemcy. Razem z uszkodzonymi to było 50, ale ponad 30 przewieziono do Mielca. Mielcu wyremontowano. Jeden poszedł do Niemiec, reszta poszła do Rumunii. To rumuńskie się życzyło i oni sprzedali do Rumunii w 1940 roku. Ten z niemieckimi znakami, są zdjęcia jakieś z niemieckimi znakami i potem powiedzmy na ziemiach zachodnich, gdy znaleziono trochę samolotów z niemieckiego Muzeum Berlińskiego, które są wywiezione spod bombardowań Berlina właśnie pod Piłę. I w ten sposób, jak pamiętam, ten samolot jak się znalazł w tym, zaraz po wojnie w Poznaniu, w 1946 roku oglądałem go na lotnisku w Kobylnicy. No i potem poszedł do Bielska, w Bielsku służył jako holówka i w końcu trafił do muzeum. No. To jest, że tak powiem, jedyny PWS, który przeżył. A właśnie ten zaczep do falowania jest odziedziczony po Niemcach już po wojnie założyli w tym PWS-ie? No to... Wiadomo. On przed wojną był, przed wojną PWS-y były w wojsku, więc nie miały zaczepu holówki. Czy Niemcy założyli to, czy już u nas po wojnie? Jako holówka, powiedzmy, dopiero służył w Bielsku. No to o ile wiem, to jest niemiecki zaczep. Nie. Jedynie PWS-y 16 bis, które były użyte na, wręcz w 1937 roku, to były holówkami, czyli musiały mieć zaczepy, ale PWS-26 nie słyszałem, żeby kiedykolwiek by przed wojną służyli do holowania. Niemcy też by nie używali. Czyli to jest przeróbka, że tak powiem, powojenna. Proszę, czy jest coś dalej. O. I tutaj. Trudne zostawić, ile Niemcy zrobili Arbudeusa. Tu widać pogłubiony ten torpłat i wlot paliwa, czyli na pewno PWS-8A, RWR-8A. Na pewno dwie RWD-8 zostały wyremontowane w Mielcu. Są zdjęcia, z tym samoloty były srebrne w Mielcu. Wedle relacji ludzi z Kielc, co najmniej dwa RWD-8 zostały zabrane z Kielc i przeleciały do Wrocławia. Co dalej, to nikt nie wie. Czy jeszcze jakieś, powiedzmy, RWD-8 zostały zachowane? Nie, Niemcy nie interesowali się polskim sprzętem, poza tym, żeby poznać pojedyncze egzemplarze. Stąd jedna P7, która latała, stąd RWD-13, która stała się dyspozycyjnym samolotem pana Gerarda Fizelera. To był ukłon, że on miał Storcha, mimo to nie 13 wybrał. Co najmniej dwie znane. Łoś, który latał nad Warszawą w październiku 1939 roku, dwa Łosie zabrali Niemcy. Mam wrażenie, że to było tylko na próby dla zbadania, dla zapoznania się i tak dalej. O ile francuski sprzęt, na przykład oni użytkowali, było szereg francuskich samolotów, które zdobyli większej ilości z niemieckimi znakami latały, to te polskie, można powiedzieć, to tylko chyba w celach doświadczalnych istniały, a mogli więcej, że tak powiem, z tego uratować, ale nie interesowało, tak samo jak w 1941 roku na Łotwie zdobyli około 40 polskich samolotów. I tam były już czapki, RWD-8 i tak dalej. Nic ich to nie interesowało. Wszystko poszło na złą od razu. Mimo, że to był sprzęt w stanie normalnym. Proszę następne. No i tutaj jest PWS
26 było wynegocjowane w Mielcu. Proszę następne. Natomiast również w ciekawy sposób zachowali się Rosjanie. Rosjanie zdobyli szereg RUD-8, szereg P-11, to było SU-26. Nawet był moment, kiedy się zastanawiali, czy nie stworzyć eskadry z kanaści zdobytych, ale nie doszło do tego. Wystawiali na rozmaitych wystawach, między innymi była wystawa w Kijowie, gdzie były zdobyczne polskie samoloty wystawiane w 1940 roku. I są zdjęcia. To jest egzemplarz łotewski. On miał tutaj znaki łotewskie, które zostały zamalowane i są namalowane na czerwone gwiazdy. Czyli to jest złote. Natomiast są zdjęcia, gdzie na pierwszym planie jest UT-1, a w głębi za tym stoją trzy RUD-8 z gwiazdami. Jest zdjęcie UT-2 chyba, albo UT-1-2 rozbitego w Skiłowie, a w głębi uszkodzone RUD-8, jak Niemcy zrobili z kolei. Czyli kilka RUD-8 latało. W Instytucie Doświadczalnym w Moskwie podawano, że oni badali po kolei zdobyte polskie samoloty, ale jest sprawozdanie na temat Łosia. Wiadomo, że powiedzmy najwięcej o tym Łosiu jest, że był badana P-7. Są zdjęcia z Moskwy RUD-8, która jest zmontowana z dwóch samolotów, ponieważ ma inne znaki polskie, SP, inne litery na kadłubie, a inne na skrzydle. Więc najwyraźniej skrzydło z jednego samolotu, kadłub z drugiego samolotu. To jest zdjęcie z Moskwy i ten samolot był badany w Moskwie. Proszę następnie. O, tutaj jest jeden z Sojuszu 26, który latał w lotnictwie cywilnym. No właśnie tych zdjęć po 1939 roku to jest bardzo, bardzo niewiele. Proszę następny. To jest zdjęcie z Łotwy, tutaj jest RUD-21, a tutaj jest okrągły znak. Ale niestety jakość zdjęcia bardzo mizerna, bo to gazetowe zdjęcie. Proszę następne. Tutaj są PWS-y 26, jeszcze z szachownicami, widać ile ich tam było. No ten 10-12 sztuk to jest chyba. Proszę następne. No i Rumunia. Do Rumunii poszło około 50 RUD-8. W dużym stopniu aeroklubowy, wojskowy nie tak wiele, wojskowy kilkanaście zaledwie w tym. Po wojnie chcieli nam zwrócić w Rumunii listę tego, co było w Rumunii, to pan Jerzy Osiński, redaktor przedwojenny z Krajowej Polski, sporządził w 1940 roku w Rumunii. Od Rumunów dostał również taką listę, nawet z numerami silników, numerami fabrycznymi i tak dalej. No i potem było wystąpienie poprzez aeroklub do naszych władz. Nasze władze powiedziały, że przedwojennego kapitalistycznego sprzętu nam nie potrzeba. Zresztą prawdopodobnie on to jest samolot już zużyty, nie warto się tym zajmować i nie będziemy brali. Gdyby nie to, że prywatnie inżynier Kasprzyk zaczął przyprowadzać pierw jedną RUD-13, potem drugą RUD-13, potem trzecią RUD-13, potem RUD-21. On spędził wojnę w Rumunii i tam miał jakieś kontakty i załatwiał tak, że polska ambasada zgadzała się, że on prywatnie kupował samolot. Przyprowadzał, rozstawiał tu, znowu jechał tam i znowu kupował raz następny. Stąd mamy RUD-13 i RUD-21 w Muzeum w Krakowie. Otóż w Rumunii wpierw przydzielili do lotnictwa cywilnego, a potem zmobilizowali. Najwyraźniej samolot ma rejestrację cywilną,
i maszynaki wojskowe. I wojsko używało z tymi znakami cywilnymi, bo ten samolot. I one były używane do jakiegoś 1946-1947 roku, bo dużo zniszczono w 1945 roku, w czasie wojny, w 1944. Natomiast po wojnie trochę tego zostało i oni jeszcze użytkowali przez parę lat. W 1948 roku likwidowali ostatnie nasze samoloty, i pasażerskie, i powiedzmy aeroklubowe. Proszę następnie. Do Rumunii było ewakuowane kilkanaście PWS-26, ale do tego doszły jeszcze te PWS-26 zakupione od Niemców w Mielcu. Także oni przyznają się, że 50 do 60 prawie jak samolotów mogli mieć, bo część września 1939 roku. Widziałem kiedyś taki raport, że w roku 1940 przyjechała delegacja rumuńska, była w Warszawie, dowiadywała się, czy przypadkiem nie można z okęcia jakichś silników zakupić, które by pasowały do ich samolotów. No i właśnie wtedy w Mielcu podpisali umowę w sprawie przejęcia tych wyremontowanych 30 PWS-26. Proszę następne. Na Węgry przyleciało tylko kilka egzemplarzy. Dwie RWD-8 przyleciały. Jedna była zemlińska, miała numer 152. Druga była najwyraźniej zmobilizowana, ponieważ nasz szachownicy dostała na kadłubie, przed wojną u nas nie było szachownic na kadłubie i były takie zacieki, że ta farba ściekała. Czyli była w pośpiechu bardzo pomalowana. Wystartowano, nie patrząc, czy wyschło, czy nie wyschło. I te dwie RWD, które miały, u nich były rozmaite, bo one były takie, ale były gdzieś przymalowane na srebro. Początkowo były w wojsku, bo to są te węgierskie znaki wojskowe, tu i bardziej ten. I potem były te srebrne i były w aeroklubie, chyba w aeroklubie Politechniki w Budapeszcie. Ponieważ tam trochę było również Polaków w Budapeszcie, to w 1943 roku, czy w końcu 1943, zaproponowano wewnątrz trochę polskiego sprzętu jeszcze w Polsce. I zrobiono wyprawę do Ustianowej i do Krosna. I tam stwierdzono, że są szybowce polskie, które Niemcy nie używali. I na samochodach zostały między innymi przewidzione szybowce szkolne Żaba do Budapesztu. No ale w 1944 roku miał dostęp przed front i wszystkie hangarze zostały zniszczone, nie zdążyli na nich polatać. Proszę następnie. Jeden PWS-26, który wylądował w Rumunii, z Rumunii nasza załoga uciekła do Bułgarii. I był w czasie wojny użytkowany Bułgarii. Widać znaki bułgarskie z okresu wojska. Proszę następne. No i teraz mamy tego Łysiaka w Krakowie. Nie wiem, czy ma oryginalne opony. Nie potrafię powiedzieć. I mam trochę wątpliwości co do śmigła. Że to śmigło jest nieoryginalne. Proszę następne. No to byłoby wszystko, powiedzmy, co. A ile zrobiono PWS-ów 101? Czego? PWS-ów 101, ile sztuk wykonano? 7 czy coś. To ja kiedyś widziałem jakiegoś niemieckiego Flugsforza z lat 40 i tam było zdjęcie barwa chorwackich PWS-a 101. Jak on tam trafił? Inna sprawa, że Jugosławia wzięła na szereg rzeczy licencji. Robili salamandry i zrobili szybowiec Mewa dwumiejscowy Kocjana i zrobili PWS-a 101 tam. I po wojnie w dokumentację naszych szybowców Jugosławia nam przysłała. Dokumentację Komara, dokumentację Mewy.
były w Bielsku. Komara dzięki temu otworzono, że właśnie była ta dokumentacja. Następnie w mewę zrobiono rysunki, zastanawiano się, czy robić mewę, czy robić kranicha, czy żurawia, ale uznano, że kranich jest wypróbowany, a że z mewą były jakieś tam przed wojną kłopoty. Przez pewien czas ona była niedopuszczona do latania dwumiejscowego jako jedno. Myślę, a to jak mają być kłopoty, to lepiej nie. Odrzucono dokumentację mewy i sprowadzono wtedy u nas kranicha jako żurawia do produkcji. Orlika ale mieli trochę orliczeń Orlika ze Lwowa. Ludzie z ludzie ze Lwowa przenosili się do tutaj powiedzmy ewakuowali w okresie powojennym, to trochę rozmyli dokumentacji ze Lwowa zabrali. Kotowski miał trochę, nie spomniał trochę, rozmaite te rzeczy, powiedzmy, sobą oni zabrali, przywieźli i to się potem znalazło w Bielsku. Dokumentacja Orlika niestety była raz powódź na lotnisku, a oni mieli dokumentację w kalkach w piwnicy. Jak zalało, to stwierdzili, że tuż rozpuścił i wyrzucono. Skończyło się. Ja uzupełnienie chciałem kilka slajdów pokazać. O, to też reklama z TWS-a. Też może dalej. Można powiedzieć, taki folder się ukazał przed wojną i są tutaj trzy szybowce PWS. Przy czym PWS 103 jest lansowany jako akrobacyjny. Nie jako olimpijka, tylko jako akrobacyjny. Jest na folderze napisane, więc trudno powiedzieć, czy on miał 15 metrów, czy nie, bo to akrobacji to raczej mniejsza niż to. I prawdopodobnie one były zbudowane przed wojną, trzy sztuki, z tego co pan nie stał relacjonował po wojnie. No, tu jest PWS 102 reki. I zachowały się w Krakowie obliczenia PWS samolotu. Chyba tam parę sztuk, tu jest PWS-19, może dalej. Więc można zobaczyć, jak były liczone w PWS-ie te samoloty. Samoloty. Tu jest PWS-19, można dalej. No, rysunek skrzydła. Można powiedzmy otworzyć. Tu jest PWS-22, taki był dwusilnikowy, też są jego pełne obliczenia, więc możemy, że tak powiem, jakoś też otworzyć. Może dalej. Są też zachowane kalki bodajże z Instytutu Aerodynamicznego w Warszawie. Nie wiem, bo wszystkie modele do roku, powiedzmy, 35 były badane w Hunerach. Potem wyszła taka książka Wymagana wytrzymałość samolotu pana Franciszka Janika. I już obligatoryjnie te samoloty, modele nie musiały być dmuchane. Posiłkowano się wzorami, które były zawarte w tej książce. No być może są to dmuchania, mówię, z Instytutu Aerodynamicznego, który się zachował. Nie wiem, bo modele na pewno musiały być wszystkie dmuchane. Jakieś tam. Podróżne etapy. Albo no tu jeszcze jakiś fragment jest. PWS-23, obliczenia aerodynamiczne, czołg oszuszacki, więc również do tego typu rzeczy. Jest zachowane w Lublinie, w archiwum państwowym, sporo rysunków na samolotu, z tego co wiem, kto się tam dostarczył. Bo Krakowa... Ale jakich szczegółowych rysunków? Widział je ktoś? Widział je pan bodajże Majewski, który wydał taką książkę, takie serie lotnicze. Czy to jest jakieś takie byle co, czy bardziej szczegółowe? No na pewno nie kompletne. Na pewno jest od tego kilka. Obliczenia natomiast są kompletne, więc można tak powiedzieć. No pewnie 23 tutaj widać, że jakaś obliczeniowa charakterystyka. No to tyle.
A, jeszcze sobie protokoły próby trzymałościowych się zachowały, bo wytwórnia oprócz tego, no ona miała tam tunel analogiczny, ale z tego tunelu nie korzystała, ponieważ pozostaną, było laboratorium trzymałościowe i ITL praktycznie akceptował ich próby, żeby jakieś tam pracownie, którzy robili próby trzymałościowe, próby statyczne samochodu całe. No, PWSA 51 akurat w laboratorium w PWS, więc jest, można się z tym zapoznać. Dzięki. No być może to mówię, to jest być może z jabłku, a być może jakieś ze wzorów. No po 35 roku już na pewno nie był, mówię, ten wymóg formalny, żeby korzystać z Instytutu to już uwaga, że tu jest adnotacja badane w Göttingen. No, no w Göttingen, czyli ten profil był badany. Tak. Szybowca Diana, jak je zrobić do lotu, w sensie że, no, żeby latały dalej. Więc serdecznie zapraszam. Także będzie premiera książki Motoszybowiec Bąk za miesiąc tutaj, więc serdecznie zapraszam.